jak zastąpić stare autobusy nowymi bez przeznaczania na ten cel gigantycznych środków finansowych, zwłaszcza w takiej spółce jak Nyski PKS, który ma problemy, aby związać koniec z końcem. Pomysł nie jest nowy i został już przetestowany w kilku miejscach w Polsce. Niektóre powiaty, które są właścicielami PKS-ów, tak czynią, ale również i MZK w Poznaniu, gdzie znaczna część taboru jest dzierżawiona. To pozwoliłoby PKS-owi Nyskiemu mieć kilka bądź kilkanaście autobusów, płacić określoną ratę miesięczną i nie szukać tych ogromnych pieniędzy, które trzeba wydatkować w jednym czasie i w jednym miejscu na nowy tabor. Ceny zakupu nowego wozu zazwyczaj kształtują się od ponad miliona złotych w górę, na co Nyskiej spółki zwyczajnie nie stać, a trzeba sprostać wymaganiom rynku i rosnącej konkurencji. PKS Nyski potrzebuje odświeżyć tabor, potrzebuje wymienić jakąś część taboru. Ta sytuacja, kondycja finansowa nie jest jeszcze na tyle dobra, aby móc wydatkować w jednym momencie kilkadziesiąt milionów złotych, bądź też pozyskiwać kredyt na tego typu przedsięwzięcie. Każdy chciałby mieć najnowocześniejszy tabor, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli są takie możliwości, jeżeli tylko będą takie oferty ze strony firm oferujących autobusy, na pewno z nich skorzystamy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby odnowić nasz tabor i nasze autobusy, żeby były po prostu nieco młodsze i bardziej komfortowe w użyciu. Ekonomiczny sens tego przedsięwzięcia zauważa również prezes Nyskiego PKS-u Arkadiusz Minta, który objął kierownictwo pół roku temu. Nam też zależy na tym, żeby te autobusy były coraz lepsze, nowsze, a ponieważ PKS jest w nie najlepszej sytuacji finansowej, trudno mu jest sfinansować nowe inwestycje, nowe zakupy z własnych środków. Jednak na podjęcie ostatecznych decyzji będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż są to bardzo poważne kroki, które będą oddziaływać na firmę w okresie długofalowym.